Wow, jesteśmy na miejscu już. Dobra, kurde, 5 poziomów zrobionych na 100%, plus jeszcze tutaj powroty. Ja pierniczę. Tu już mamy porobione, Jezus Maria. To jeden z gorszych poziomów był. Mamy jeszcze kryształowe wyspy oraz bossa i ten mój ulubiony poziom. Ale kurde, nie wiem, czy chce mi się, tak szczerze, bo taki trochę zaczynam czuć Resident Sleeper. Trochę za dużo tego. Nie żeby coś. Kurde, teraz będę sam walczył sam ze sobą. Chce mi się, czy nie chce mi się? Dobra, lecimy. Miejmy to już za sobą. Dobra, jesteśmy. 700, kurde, no weźcie się, ogarnijcie z tą 700-ką. Proszę was, bo to już się smutno zaczyna robić. Mamy tutaj takich kryształowych przeciwników. Ale sam w sobie poziom zły nie jest, ale jest strasznie... No może nie powiem, że strasznie długi, ale ta ilość mnie po prostu momentami przeraża, tak szczerze. I to mówię nieironicznie, bez żadnego cienia ironii. Przerażała mnie w oryginale i przeraża mnie po dziś dzień. Ale jak trzeba, to trzeba. W końcu nie bez powodu serię zacząłem ze Spyro, nie? Spyro! Tylko nikomu ani słowa. Ukradliśmy czarownicy trochę mocy. Ukrywamy się tu, by sprawdzić, jak się nią posługiwać. Niestety, wskutek drobnego wypadku, całkiem niechcący, przemieniliśmy wszystko w kryształ, co najwyraźniej zaszkodziło tutejszym stworzeniom. Dobra, tak więc, no, zaczynamy sobie poziom X. Z fajną nawet muzyczką, która tutaj nam towarzyszy w tle. Bardzo ją lubię. Oryginalna nutka też jest w sumie spoko, ale wersja Reignited jak najbardziej również. O jejku, 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 jejku. Dobra, tutaj mamy kurde te latające bobry. Zasrane, zasrańce. I tam na dole mamy ośmiorniczkę, jedną i drugą. I trzecią. Chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Obserwuj uważnie! Jak widzisz, zarówno mój lewy, jak i prawy rękaw jest całkiem pusty. A teraz wystarczy, że poruszę rękami i wypowiem zaklęcie. Alakazam! Oj, fajne tutaj takie te klejnoty jako platformy. To mi się również podoba w tym poziomie. Takie kreatywne dosyć, muszę przyznać. Oj, jajo mamy. Bajo jajo. Maniek! Klasie sam. Maniek to mi się kojarzy właśnie z tym wykonawcą, nie? Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd. Daleko stąd. Ale to fajny kurde klasyk jest polski. Polecam serdecznie sobie przesłuchać. Stare czasy, kurde, kojarzą mi się z moim beztroskim dzieciństwem. Kiedy to w podstawówce, a raczej, no tak, z podstawówki do gimnazjum pojechało się na Roberta Kubicę. A kiedy się wróciło z Poznania, to deszcz tak kurde lał za oknem, że smutna, depresyjna muzyka w rytm Manika to normalnie coś pięknego było. Cała magia polega na odwracaniu uwagi i właśnie dlatego wir uruchomię tam. Abrakadabra! A
Ale te bestie, kurde, kryształowe również mi się podobają z wyglądu. Fajna sprawa. /766/700. A tu chyba będzie poziom tego Bentleya, o ile dobrze pamiętam. Okej. Dobra, to jest zrobione. Dobra, spróbuj. Udało się, dolecieliśmy. Dolecieliśmy, przegrać nie mogliśmy. O nie, no kurde, co za paszkwil jeden. On zawsze musi, kurde, przyjść z tym swoim, kurde, z twoją sakieweczką, kurcze, zasraną. Dobra, czego ty ode mnie chcesz? Spyro, muszę ci się pochwalić swoim niebywałym talentem do magicznych sztuczek. Mój popisowy numer to cudownie wydłużający się most. Nie obchodzi mnie twój talent. Bardzo chętnie ci go zaprezentuję, jeśli tylko uiścisz drobną opłatę. Mam swoje wydatki, rozumiesz? Spierdalaj z tą dobrą, drobną opłatą. Nie wolno denerwować magów, Spyro. Uważaj, bo jeszcze zmienię cię w niebieskiego jeża, czy coś. Niebieskiego jeża, jakie nawiązania do Sonika teraz. Bardzo dobrze. Jak to było? Abrakadabra, hokus pokus, wydłużajże się mości moście. Mości moście, ty. Ty tam waje w ogóle. To takie trochę, z tym mostem to tak kojarzy mi się Spyro 2, nie? I wiecie... Początki Spyro 2. To tak mocno mi w pamięć zapadło z tym mostem. Okej, teraz możemy się zanurzyć. Trzeba było te wszystkie bobry poszukać. A jeszcze ośmiorniczki. Czemu by nie? Dobra, dawaj, hokus pokus. Cóż, mogę ci chyba pokazać swoją nową sztuczkę? Tylko ani słowa wielkiemu Zamboniemu. Ten łotr podkrada mi sztuczki. Ale... To nie jest zły łotr w takim razie. O, tu będziemy mieli zjazd. To pamiętam, że dobrze wspominałem zjazd. Tam mamy skrzynkę, więc no w sumie już został nam koniec tutaj. Masz, weź to. Chciałem posłużyć się tym podczas rzucania zaklęcia, ale moja magia nie działa na nie. Ale ty jesteś, kurde, frajer. Na jajko. Puknij się w łeb. Oj, spadaj do domu lepiej. A najpierw zacznijmy od tego. Na spokojnie, zjeżdżamy sobie tutaj. Tutaj trzeba naprawdę uważać, bo tu łatwo można się ześlizgnąć. Jeden fałszywy ruch i już, kurde, na dole jesteście. Ale tu o wiele łatwiej się zbiera te klejnoty niż w oryginale, więc... Tyle dobrze. W oryginale to, kurde, mogłeś przejechać obok klejnocika i nawet, kurde, Spyro nie zarejestrował, żebyś go zebrał. A tutaj to... Patrzcie, jaka elegancja Francja. Ale ładnie tutaj żeśmy pojechali za pierwszym razem na dodatek. Ale fajnie, kurczę. Wszystko zebrane stąd. Elegancko. Elois. Hello. A psik na zdrówko. 500/700. 90% gry już mamy. Moi kochani. Już coraz bliżej 100% już puka do mych drzwi. 100%. Kurde, nie! Ale tak łatwo wypadłem.
No dobra. Skończyliśmy tutaj. Można byłoby teraz tam się dostać. Ale najpierw trzeba będzie zrobić tak. Zdradziłeś coś wielkiemu Zamboniemu? Ten szarlatan znowu podkrada mi sztuczki. Nie obchodzą mnie twoje sztuczki, gościu. Nie potrafisz się z bratem dogadać, to tak jest. Więc pretensje do siebie miej. No jest i Bentley. Dobry wieczór, Spyro. Wspaniały Randini właśnie zbiera się do zaprezentowania swojej mocy. Słyszałem, że jest całkiem niezły, dlatego mam zamiar obejrzeć pokaz. Wygląda na to, że pokaz magii zachęcił krety do harców. Trzeba by je solidnie pacnąć po głowie, żeby się uspokoiły. Myślę, że świetnie się do tego nadajesz. Oby tylko krety wkrótce się uspokoiły. Wymyśliłem świetną nową sztuczkę, którą chciałbym im pokazać. Krety wciąż... Delikatne pacnięcie w głowę powinno je uspokoić. Tylko ostrożnie, moi przyjaciele już za nimi kopią. Dobra, a no to lecimy za kretami wtedy. A, pamiętam dlaczego średnio lubiłem ten poziom Bentleya. A, właśnie, no. Ja nie lubiłem właśnie z tego powodu tego poziomu. Patrz, jeden z moich przyjaciół wykopał to, uganiając się za kretami. Hank, czemu kurde jajo pod ziemią było? O, na zdrówko. Dobra, na szczęście mamy tylko jedną wersję tego czegoś, więc tyle dobrze. Bo bym nie wytrzymał, szczerze powiedziawszy, jakby dali trzy wersje na przykład kopania tych kretów. Serio, to jest taki Resident Sleeper i takie denerwujące momentami, że... Oj, ale bym się zdenerwował, gdyby tak było, naprawdę. Dobra, na szczęście to już mamy z głowy. Całe szczęście. I teraz lecimy, kurde. Lecimy tutaj. Tu przy okazji Jondro jest. Gracja. $625 i jedno jajo nam brakuje. Jedno jajo. Bajo jajo. No i witam serdecznie.
Witam serdecznie, tu mamy skrzyneczkę. Ale my se lecimy tam, bo potrzebujemy klucza. O, i przy okazji złodzieja jajek trzeba dorwać. Bo zapomniałem, że on przecież też tutaj jest. Więc lecimy za nim. Ale to chyba nie w tę stronę ja poleciałem. Chyba. A nie, za nim poleciałem. Dobra, naładujemy energię i lecimy dalej. Jego się długo nie goni, spokojnie. Spokojnie, będzie wszystko pod kontrolą, zaraz ogarniemy temat. Więc nie musicie się o nic martwić. O, Max. I dobrze. Gitara. Teraz trzeba będzie znaleźć kluczyk, bo tam jest kluczyk na tej wyspie, gdzie były te wazy z dynamitami. I trzeba będzie do tej skrzynki się dostać. Jakoś tak. O właśnie, tam. Zium. Proszę bardzo. Tam jeszcze ten? Tam jeszcze muszę lecieć? Tam brakuje? Tam u góry jest. Uuu, tam coś u góry jest, moi drodzy. No zobaczymy, co tam jest. A jest klejnocik. O, i tu już mamy zrobione 100%. Gitara, siema. To wracamy, kurde, do gór północy. Kurde, wiecie co jest najgorsze? Że został nam tak na dobrą sprawę jeden poziom plus boss i super bonusowy poziom. Ale za cholerę mi się już nie chce, kurde, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się. I to już tak oficjalnie mówię, zrobiłem tyle tutaj poziomów, te poziomy są tak cholernie długie, że ten mój ulubiony poziom zostawiam sobie na następny raz, więc tą sesję podzielę prawdopodobnie na dwie części. To jest pierwsza część, a druga może jeszcze później nagram sobie, bo na razie chcę sobie odpocząć trochę. Nie czuję się już na siłach, tak? Okej? Okay? Nie czuję się na siłach, tak więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, że się już pożegnam chwilowo, tak więc może dzisiaj to nagram drugą część z tego, a może nie. Do zobaczenia, do później.